Cześć, witajcie na kolejnej części wycen monet i banknotów. Dzisiaj tylko monety, jeden banknot. Natomiast tutaj jest wzór, jak możecie wyceniać, jeżeli ktoś chce, może jedną pozycję, może kilka. Zaczynamy, słuchajcie, i tutaj pozycja 308. Piękny zbiór, ktoś mi napisał, że ma takie, kiedyś odłożył takie 2 złotówki. No i akurat tutaj, popatrzcie się, brakuje tylko 2 pierwszych do kompletu. Mamy tutaj żaba 2 razy po 60 zł, Malinowski 2 razy po 30, Wilk po 60. To są takie ceny, jedne z niższych, bo nie wiadomo w jakim stanie są te monety. Zygmunt Waza 30, Sienkiewicz koło 100, Dudek 30, Polonrad 30, 30, Jelonek 130, Odzyskanie Niepodległości 30, Słowacki Mickiewicz po 20, daje łącznie to kwotę 750 zł. No, to są piękne monetki, 2 złotowe, Nordic Gold, taka jest ich cena. 309, 5 zł, 94 rok, skrętka, stan zniszczony. Gdyby była w takim stanie zużytym, portfelowym, no to ta skrętka by około 50 zł kosztowała. A tak, to nie wiem, czy ktoś by był chętny na zakup. No, na pewno dużo, dużo, trochę poniżej, powyżej nominału. Natomiast przez to, że jest taka zardzewiała, skorodowana, no na pewno cena niziutka, ale też fajna. 310 banknoty, słuchajcie, zniszczone, takie jak tutaj, to na licytacji średnio po 1 zł, przy większych ilościach tutaj wychodzi 1 zł, obserwuję to od dłuższego czasu, ktoś wystawia 50 banknotów, to średnio wychodzi po złotówce, nie widzę tu szczególnych numerów ani serii, więc nawet no, one są zniszczone bardzo, ale jakby tu był jakiś solid same jedynki, to na pewno można by coś z tego banknotu więcej wyciągnąć. 310, 50 groszy, 2008 rok, jeden z rzadszych, delikatna skrętka, około 20 zł w takim stanie ta monetka. Gratuluję znalezienia, oczywiście w obiegu. 311, Solidarność, 100 tysięcy złotych, pierwsza moneta i na razie ostatnia. Jedna uncja, typ A, 160, 170 zł, takie srebro kosztuje. Jeżeli macie takie monetki, no to jest to fajna lokata kapitału. 300, słuchajcie, 12, dziwne 5 zł, jak na mój gust, to gdzieś ta moneta została potraktowana jakąś substancją, że taki kolor jest jednolity, ale może to być też jeden stop. Jak już wiecie, taka dwójeczka była na licytacji, jednostopowa, więc tu też jest może ta piątka. Przyjrzyjcie się i napiszcie, co sądzicie o tej pozycji. Tutaj mamy pozycję 313, 20 groszy, niedobicie. Około 20-30 zł na mój gust takie monety chodzą. Oczywiście często są podejrzenia, że to ktoś robił, ale ta akurat moneta wygląda na oryginalną, zapchany stempel, dość pospolity. 314, zbiór monet, maksymalnie 10-15 zł. Jest tu frank szwajcarski, niby jakieś monety bimetalowe. Słuchajcie, no tego jest masa, masa, każdy to posiada. Ja bym za tyle nie sprzedał, lepiej zbierać, trzymać, do kolekcję rozbudowywać. Takie jest moje zdanie, niż na przykład sprzedać za 10 zł czy 15, no bo co kupicie za te 15 zł. I 315, piękne 2 grosze, rocznik 30, słuchajcie, 5. I teraz mi powiedzcie, na jaką cenę byście to wycenili? Trudno mi to oszacować, wygląda ładnie, do gradingu się nadaje, moim zdaniem, natomiast ciężko mi to ocenić, takie monetki kosztują różnie, nie powiem tu jaka cena, ale jest bardzo piękna, podoba mi się te 2 grosze 35 roku, kto ma jakieś pojęcie na ten temat, to pisze tutaj jaka cena za taką monetę. Póki co ja Wam dziękuję, zdjęcia wysyłajcie mi na Instagrama, zdjęcia monet, banknotów, bo na mailu to rzadko tam odpisuję. Instagram mi najlepiej idzie. Czy ich monet, banknotów nie było, pisać jeszcze raz. Jutro albo pojutrze nakręcę następny odcinek. Jeszcze trochę monet tu mam w zanadrzu. Także trzymajcie się do następnego. Hej!